Cześć, tutaj Mike. Dzisiaj nowa seria na kanale i rozpoczynamy pierwszą meczem. Dzisiaj gra ze mną mój brat. Tak. No i cóż, na to nie patrzcie, tylko jeszcze, dobra. Hat-trick jest w centrum uwagi. Teraz tutaj. No i Liga Mistrzów, po prostu gramy Ligę Mistrzów, ja gram Ajaxem dzisiaj. Akurat teraz mój brat gra Piastem. No i co? Zapraszam do odcinka. A poczekaj na rzut wolny, młody. Wow, ależ teraz. Wow, się tego nie spodziewałem. Szeliga miał dogodną sytuację. A idź. Aż tak dobry jestem. Spójrzmy, groźna sytuacja dla Ajaxu. Traore! No to cię poskładał, no. To cię chłopak poskładał, no. Tyle tylko mogę powiedzieć. Ja mówiłem, że będzie miał przejebane tyle. Ja mogę powiedzieć? Nie wiem. No koment, zajebista bramka, no. No szmatuła nie wie, jakim cudem to wpadło. Ależ brama. Co zrobił Traore? No cóż, ewidentnie twoje błędy w obronie. Ale ten szał, ja pierdolę. Cóż, i Traore na 1-0. Świetne podania i dokładne. Traore, ojś, nie wiem. Gazi. Łosz, ależ teraz co zrobił Gazi. I ale fajć. O, żółta kartka dla Mokwy. Jeśli nie chwal twoim ulubionym rozwojem zawodnika, który ma 59 generała. Ale Dirtu, ojś, Heber, to może być kartka. I... Dobra. Nie no. Znaczy na skład, nie tak... Ale miałeś wykrzywić. Nie może słabo. Tam podanie. Ale jest koniec. Ajax Amsterdam zdobywa 3 punkty. A to my się widzimy za chwilę w kolejnym meczu dzisiejszej rundy. No i rozpoczynamy drugi mecz w grupie A. Napoli kontra Manchester United. Przypominamy, na razie Ajax wygrywa. No i cóż, no. Aha. Dobra, jest De Gea, możemy grać. O nie! Dobra, Pogba. Nie, Fellaini! Jakby co to może zmienić potem? O, fuck. Nie! Najgorszy możliwy sposób. Najgorszy możliwy sposób. Z dobitki Mkhitaryan na 1-0 dla Manchester United. No cóż, no zobaczmy co to była za kuriozalna sytuacja w ogóle. Bramkarz się fajnie spisał, no ale on obrońca nie zdążył i Mkhitaryan zdążył dobić. No cóż. Zagram ofensywnie. Nie! Ja wiem co on potrafi. Ja go wolę na serio faulować. Żółta kartka dla Biola. Żółta kartka na początku spotkania. Wydaje mi... Mertens. Interesująco zapowiada się ta akcja. Insigne. Insigne. Mertens! Nie wierzę. Pusta bramka. No cóż, chyba Kajachon by się lepiej spisał, bo jest szybszy. Pokazał niesamowitą technikę. Jasny gwint. Ojdź. Ryzykowna, ale udana interwencja. Ojdź. Nie, pilnuj go! Nie. Dobrze. Pogba. Kurde, Rashford mi zaczyna denerwować. Jak to będziesz akcji nie miał? Dobra, Alan. Jedną miał, ale... Zieliński. Zieliński. Ej! Wolny powinien być, no. To się słonił piłka. O nie, Marcus Rashford. Dobrze. To jest Hamzik. O, Milik. Arkadiusz Milik. Ojdź. A i tyle się skończyło z jego rajdu. Zrobiony jak normalnie, jak prawdziwym życiu Milik? Nie, dobra. No fajnie napierdala. A, no czyli nie. No cóż. Zmienić się w Milika? Dobra, spoko. Piotr Zieliński. Pierwszy raz. Pierwszy widzę, że Pogba. Hamzik.
Blisko pole karne. Insigne. Prostopadle, udanie. Insigne, oj, ci nie weszło mu to. Ale jest rzut karny. Jest rzut karny. Faulujesz Schneiderlein. Chyba tak to się czyta. I żółta kartka dla Schneiderleina. Cóż, i mamy. Ale tylko nie, i poszkodowany nie szczela. Szczela Milik. Jak jest włączyć? Milik! Trafia słupek! Milik! De Gea broni! Dobra, jednak Milik jest zrobiony, jak w prawdzie. Ale to potem będzie mecz. O, ależ brutalne wejście. Ależ brutalne wejście. To nie może się skończyć inaczej. Żółta kartka dla Luka Shawa. Ale o piłkę było. No nie, ja wiem, kto będzie strzelał. Nie strzela Milik. Dawaj, Milik. Zróbmy to tak, jak przystało. Ojdź. Ojdź. Ale są. Ojdź, Pogba. Podanie do Rashforda. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Rashford, Marcus Rashford między nogami bramkarza. Co zrobił Marcus Rashford? No, co za emocje. Marcus Rashford. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności kapitana. No iż Marcus Rashford, co za bramka między nogami. I to jeszcze pod nogą obrońcy. Wow. Dwie bramki przewagi. Milik! Rashford, ojdź Marcus Rashford. Ojdź, ale nie ma Marcus Rashford. Cóż za klasą się pisał bramkarz. Nie tym razem, Marcus. Bailey przepchał Milika. O nie, Marcus Rashford sam na sam. Marcus Rashford, ależ teraz się popisał interwencją. Oj, oj, nie wierzę. De Gea po raz kolejny ratuje dupę swojej drużynie. Ale Rashford jest młody. Oj, Paul Pogba 3-0. Jednak nie. Udana interwencja bramkarza, ale jednak nie. No i proszę państwa, Rashford 3-0. Coś tu chyba idzie po Króla Szczeców i fala. Cóż, Manchester United zdominował Napoli. Już po meczu. Może chociaż honorowo się udeszczelić. Chociaż wątpię po tym, co pokazują dzisiaj Napolańczycy. No cóż za finish. Marcus Rashford. Oj, koniec meczu. Manchester United wygrywa. Tymczasem zapewniają sobie pierwsze miejsce w tabeli. A my żegnamy się z państwem. Był dla mnie, komentował dla was, a w sumie po prostu był ze mną Kubik, mój brat, no i ja, cześć.